Rafał Plonder, zawodnik krakowskiej Wisły. I właśnie na sali treningowej krakowskiej Wisły spotykamy się dzisiaj. Chyba dla większości Twoich kolegów sezon można uznać za zakończony, ale nie dla Ciebie, bo zdaje się w lipcu, czyli za kilkanaście dni Mistrzostwa Polski Kadetów, tak? Tak, zgadza się. No i powiedz, troszkę jesteś, jakie jest Twoje nastawienie przed tymi zawodami? Nie chciałbyś już jednak w tej chwili odpocząć, bo termin tutaj w zgodnej opinii trenerów, no trochę dziwny. Tak, jest na pewno no dziwny, nie ma kiedy odpocząć, prawda, cały pół roku zasuwałem, trenowałem. Teraz chciałem sobie gdzieś na wakacje wyjechać, a to no, nie da się, trzeba dalej trenować, przygotować się jak najlepiej, no i jakiś medal wywalczyć. No właśnie, bo skoro już jakieś tam wyrzeczenie powstało, czyli musisz się przygotować kosztem wakacji do mistrzostw, no to już trzeba się zaprezentować, dobrze mówić tutaj o medalu i chyba jest w tobie taka świadomość, że rzeczywiście ten medal można wywalczyć, tak? No tak, myślę, że taki brąz to jest takie minimum. Naprawdę, no, zależy na tym medalu, wiadomo. Teraz mamy 5 lipca obóz w Zakopanem, no i trzeba ostro trenować, żeby być w dobrej formie, się zaprezentować ładnie. 5 lipca jest początek tego obozu, tak? Tak. Czyli tam za dużo czasu chyba nie spędzicie, bo tam już zdaje się 13 bądź 15 jest początek tych mistrzostw. Znaczy jedziemy na 11 dni, bo mistrzostwa Polski są pod koniec jakoś lipca. Jedziemy na 11 dni, wracamy i mamy jeszcze tydzień czasu na doszlifowanie takiej formy, techniki tutaj z trenerem właśnie na sali na Wiśle tutaj. Jeśli chodzi o ten obóz w Zakopanem, to dotyczy pewnie zgrupowania zawodników tutaj z województwa całego, tak? Jesteś powołany? Od dłuższego czasu już jesteś powoływany do kadry? No już z rok czasu już będzie. Ten obóz nie jest tak właśnie dla całej kadry, tylko dla samych kadetów, którzy wywalczyli eliminację do Mistrzostw Polski. Mówiłeś tutaj o tych mistrzostwach polskich, o zakładanym minimum, planie minimum, czyli brązie. I pewnie też starty Twoje dotychczasowe w takich turniejach jak turniej rękawice, złote rękawice Wisły mogły Cię utwierdzić w przekonaniu, że stać się na duże rzeczy. Opowiesz nam trochę o tych turniejach. Znaczy no, wygrałem parę turniejów, prawda. Teraz ostatnio też był turniej międzynarodowy, też mi się udało wygrać. Niestety 2 tygodnie wcześniej w finale na turnieju międzynarodowym przegrałem z dobrym zawodnikiem z Jaworzna, z którym wcześniej dwukrotnie wygrałem, no ale byłem przemęczony już. Nie, że mi się to jakoś ten wymigiwał, ale no, po prostu zmęczony byłem i myślę, że jak dojdzie do rewanżu z nim, to wygram. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z boksem? Bo jesteś zawodnikiem 16-letnim. Kiedy przyszedłeś po raz pierwszy na salę treningową? Chyba tutaj zaczynałeś, tak? Nie. Zaczynałem, bo ja pochodzę z Nowej Huty i zaczynałem tam w takim klubie. Na początku to tak było dla zabawy, bo od zawsze lubiłem sporty walki. Jak już od małego oglądałem tam Andrzeja Gołotę, pana się całą noc nie spało, żeby obejrzeć. No i mi się strasznie spodobał ten sport. Pierw to tak było dla zabawy, no ale widziałem, że w tamtym klubie się już przestałem rozwijać, bo tam były 3 treningi w tygodniu po godzinie, to naprawdę jest mało. No i postanowiłem przyjść na Wisłę. Tutaj treningi są codziennie po 2 godziny, bardzo dobrzy trenerzy, naprawdę fajna atmosfera i tutaj się rozwija. Jakie plany będziesz miał po tych już mistrzostwach? Chyba wtedy już na te zasłużone wakacje no się udasz, tak? Nie. Po mistrzostwach Polski mamy tydzień przerwy i jedziemy znowu do Zakopanego na 2 tygodnie, bo po wakacjach zaczyna się Puchar Polski kadetów, więc nie ma odpoczynku, trzeba cały czas trenować. No i nie wiem, no, chyba w grudniu dopiero po złotej rękawicy sobie odpocznę.